Dziękuję. Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Z tą filozofią to jest tak, że mam tytuł zawodowy, bądź każdy, kto zrobił licencjat, ma w tym kraju tytuł zawodowy, więc mam papier na to, żeby być etykiem. Cokolwiek by to miało robić. Dobrze, jeszcze raz ogromnie dziękuję za zaproszenie. Przypada mi trochę taka niewdzięczna, może nie tyle niewdzięczna, co nieciekawa pozycja, której troszkę się obawiałem przez cały dzień, bo występuję jako, według planu, jako jeden z przedostatnich prelegentów i słuchałem uważnie wszystkich wystąpień i widzę, że już w trakcie pojawiały się pewne wątki, do których również ja będę się odwoływał. Z jednej strony mnie to cieszy, to znaczy, że rzeczywiście dostrzegamy jakiś problem rzeczywistości, że coś nie do końca działa. Z drugiej strony zastanawia mnie to, czy to jest jakiś trend myślowy, jakaś forma dzisiaj zastanawiania się nad tym, co w rzeczywistości nie gra i podążania za pewnymi modami intelektualnymi. Czy może rzeczywiście udało nam się zobaczyć tą taką lukę, z którą warto coś zrobić. Tytuł mojego wystąpienia, jak odzyskać przyszłość, rzeczywiście troszkę abstrakcyjnie i będę starał się w pierwszej połowie całego wystąpienia troszkę na ten poziom abstrakcji was wyrzucić. Będę się starał, nie wiem, czy mi się uda. Tutaj dostałem dodatkowe minuty, super. Bo to, co jest ważne, to o czym chciałbym również powiedzieć, to, że rzeczywistość sama w sobie jest bardzo skomplikowana i trudno mówić o takich rzeczach jak przyszłość, teraźniejszość, w ogóle kwestie czasowe, filozofii projektowania, teorii projektowania i zamknąć to w jakąś, można powiedzieć, jedną dużą, spójną całość w ciągu 20 minut. Dlatego chciałbym, żeby rzeczywiście spróbować chociaż rozbudzić w was jakąś intuicję i zaprosić do dalszych dyskusji, czy dzisiaj, czy mailowo, czy gdzieś w przyszłości na kolejnych spotkaniach. Krótko o sobie, w czterech zdaniach. Pracuję jako projektant interakcji w Edisonzie. Wykładam na Wydziale Humanistycznym na Komunikacji, na Informatyce Społecznej, przepraszam, na pierwszym roku wstęp do projektowania interfejsów. Również na studiach podyplomowych prowadzę zajęcia z strategii projektowania oraz z psychologii interakcji. Po godzinach razem z koleżanką, między innymi Katarzyną, rozkręcamy grupę roboczą, w której prowadzimy niezależne badania nad teorią designu, tym jak dzisiaj projektowanie funkcjonuje i co my właściwie możemy z tym zrobić. I dzisiaj zwracam się do was jako projektant do projektantów z taką, można powiedzieć, dobrą wiadomością. Żyjemy w o tyle fajnych czasach, że dzisiaj bycie projektantem jest bardzo wdzięcznym zadaniem. Po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawien mamy pewną łatwość wykonywania zawodu. Co ja mam dokładnie na myśli? Zgodnie z tym, co brytyjski filozof informacji Luciano Floridi napisał w książce Czwarta rewolucja, żyjemy dzisiaj troszkę w takich czasach, w którym ta granica pomiędzy tym, co jest online, a offline jest coraz bardziej rozmyta. Wraz z rozwojem internetu rzeczy, wszechobecnego ubiquitous computing, przepraszam, zawsze mam problem z tym słowem, pewnych ambient intelligence, czyli tych wszystkich urządzeń, które w jakiś sposób nas otaczają, sensorów, granica pomiędzy tym, co wirtualne, a tym, co w jakiś sposób fizyczne, coraz bardziej jest zacierana. Luciano Floridi nazywa to doświadczeniem on-life. Podążając tym tropem, trafiłem na artykuł Marka Krajewskiego o neomaterii i retroproblemach. Bardzo takie fajne, fancy, brzmiące słówko. O co w tym właściwie chodzi? Neomaterie, zdaniem Krajewskiego, to jest pewna nowa forma materii, z którą my mamy dzisiaj do czynienia. I my jako projektanci właśnie w tej epoce cyfrowej korzystamy z neomaterii jako tego głównego budulca dla naszych rozwiązań. Co to znaczy? Neomateria pozwala nam to, co dzisiaj dotykalne, co dzisiaj fizyczne, zamieniać w cyfrowe. Ilekroć tapniemy w cyfrowy przycisk na ekranie telefonu, dokonuje się jakaś akcja w rzeczywistości cyfrowej. Czyli dokładnie to samo, o czym pisał Floridi. Z drugiej strony,
to, co w jakiś sposób do tej pory było cyfrowe i obliczalne, zaczyna nas też w jakiś sposób dotykać. To, że w tej chwili gdzieś ktoś, załóżmy w Stanach Zjednoczonych, wykonuje jakąś akcję na jakiejś tam platformie, na serwisie społecznościowym, w jakiś sposób może mieć na nas efekt. To nie jest tak jak kiedyś, kiedy byliśmy projektantami, załóżmy, ładnych łodzi. Ja musiałem znać materiał, z którego ja konstruuję, musiałem nie tyle wykonać sam projekt, ale również umieć korzystać z narzędzi, które potrafiłyby łódź fizyczną zbudować. Dzisiaj, jako projektanci działający w środowisku cyfrowym, nasza myśl już sama w sobie powoli może przyjmować taki charakter komputacyjny. Floridi dokonuje bardzo fajnego takiego porównania, że pierwszy raz materiał, z którego konstruujemy rzeczywistość, w której na co dzień funkcjonują nasi użytkownicy, jest inaczej. Pierwszy raz narzędzia, które konstruujemy, rzeczywistość, w której obcują nasi użytkownicy, jest tego samego materiału, z których to narzędzie jest zrobione. Tutaj jest taka bardzo fajna metafora odnośnie tego, że to jest troszkę tak, jakbyśmy dzisiaj budowali pompy z lodu na przykład. To i to jest woda. To i to, kiedy przyglądamy się strukturze dysku twardego, ma charakter cyfrowy. I to też dzisiaj też było bardzo fajnie wspomniane. Spójrzcie proszę, w jaki sposób my pracujemy. My najczęściej wyrzucamy pewne myśli, które tworzą urządzenia cyfrowe w narzędziach cyfrowych. My nie musimy rzeczywiście znać jakichś specjalnych maszyn. My cały czas operujemy w tej, można powiedzieć, rzeczywistości cyfrowej. Co to znaczy? Dzisiaj też bardzo często o tym mówiliśmy. Floridi zaznacza, że 70% produktu krajowego brutto krajów grupy G7 jest wytwarzany w oparciu o technologie informacyjne. To znaczy, że 70% wartości tego, co się uda wypracować w ciągu roku w jednym z najbogatszych krajów, a cały świat w jakiś sposób zmierza w tym kierunku, jest, można powiedzieć, w dużym uproszczeniu, wypracowywanych przy komputerze. Siedzimy przy komputerach, siedzimy przy telefonach komórkowych i pracujemy w jakiś sposób. Gdyby jakiś kosmita przyleciał do nas, albo przyjechał, zależy z jakiego statku kosmicznego korzystał, i spojrzałby na to, co my robimy, widziałby ludzi pochylonych nad pewnymi urządzeniami, co dzisiaj rzeczywiście też już zostało wspomniane. To jest też to, o czym mówił Łukasz, ten gest tego wyrzucenia pewnej myśli na zewnętrzne urządzenia. My tak bardzo nie widzimy tego, ale wiemy, że użytkownik w jakiś sposób z tego korzysta, w jakiś sposób działa. I chciałbym, żebyśmy w związku z tym troszkę, żebyśmy pomyśleli teraz o użytkowniku w inny sposób, niż myślimy do tej pory. Bardzo często bawiąc się w projektowanie, czy projektując, wykonując pewne procesy projektowe, przedstawiamy sobie użytkownika w dosyć klasyczny sposób pod postacią persony. Persona to wygląda troszkę jak taka postać z RPG-a, prawda? Ma odpowiednie cechy, wyciągnięte oczywiście z badań, uśrednione, opisane. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na użytkownika na pewno można taką rozproszoną osobowość, która jest siatką różnych relacji. To, że ja na przykład pochodzę z Bytomia, nie znaczy, że jasne, mogę zapisać, że moim miejscem zamieszkania jest Bytom, ale to znaczy, że ja mam jakąś osobistą relację z tym miastem, że ja w jakiś sposób odczuwam ten Bytom troszkę inaczej niż inna osoba, która z tego samego miasta pochodzi. Jeżeli obecnie mieszkam w Krakowie, wiążę go z moimi przyjaciółmi, też troszkę inaczej ten Kraków dla mnie wygląda. To, co jest kluczowe w tym właśnie kontekście, wiążąc te dwa wątki, to jako projektanci w rzeczywistości cyfrowej tworzymy pewne narzędzia, urządzenia, interfejsy, dzięki którym nasi użytkownicy zaczynają rozumieć rzeczywistość. Skoro większość czasu, jak to było wcześniej pokazane, spędzamy cały czas w urządzeniach technologicznych, które są stworzone przez projektantów, my mamy realny wpływ na to, w jaki sposób użytkownicy tę rzeczywistość widzą, odbierają, opisują, w jaki sposób budują sobie swój obraz rzeczywistości. Interfejs, zdaniem teoretyka designu Benjamina Brattona, jest niczym innym jak takim punktem wymiany informacji pomiędzy jednym dużym systemem, a drugim dużym systemem. Tu ja jako użytkownik, już wcześniej mówiłem, mam tą skomplikowaną siatkę relacji, która jest obrazem mojego świata. Z drugiej strony, załóżmy, mam skomplikowaną strukturę banku razem z różnymi interesariuszami, z tym wszystkim, co się w tym wiąże. I ja jako projektant jestem zobowiązany do tego, żeby zarówno zbadać jedną, jak i drugą rzeczywistość i zbudować połączenie, które będzie determinowało relacje zarówno jednego agenta do drugiego. To wszystko wiąże się z pojęciem modelu mentalnego, który my wykorzystujemy na co dzień w naszej pracy. Model mentalny jest tym indywidualnym spojrzeniem na rzeczywistość, opartym bardziej na przekonaniach i wyobrażeniach niż na faktach.
chcielibyśmy, żeby wszyscy funkcjonowali w oparciu o pewne prawa naukowe, wiedzieli to, co my wiemy w jakiś sposób. Tak naprawdę to wszystko jest bardzo, bardzo subiektywne i zależy od tego, w jaki sposób i czego ja wcześniej doświadczyłem. I w porównaniu do tego, jak to wyglądało troszkę wcześniej, inny filozof, francuski filozof mediów, Bernard Stiegler, dokonuje bardzo ciekawego porównania, że jeszcze dwa wieki temu nasi przodkowie żyli w bardzo stabilnej rzeczywistości. Czas był wyznaczany przez pory roku, dzień biegł wraz z obrotem Ziemi wokół Słońca. Wtedy jeszcze tak. Dzisiaj, wtedy wówczas jakakolwiek zmiana była czymś, czego nie mogliśmy sobie w jakiś sposób wyobrazić. Również brak pewnej produkcji, przemysłowej produkcji, dystrybucji pewnych produktów na sposób, można powiedzieć, taki szeroki, sprawiał, że my bardziej szanowaliśmy przedmioty. Przedmioty miały zdecydowanie większe znaczenie niż dzisiaj, kiedy one są produkowane w jakiś sposób masowo. To jest trochę związane z tym, że dzisiaj w świecie takim, w którym cały czas jesteśmy atakowani informacją, bo w końcu sporo czasu w tym spędzamy, naszym głównym, można powiedzieć, narzędziem do budowania tego, w jaki sposób widzimy rzeczywistość, w jaki sposób rzeczywistość odbieramy, jest nasza uwaga. Mówi się dzisiaj w kontekście kapitalizmu kognitywnego o czymś takim jak ekonomia uwagi. To uwaga jest tym głównym dobrem, które dzisiaj służy do, można powiedzieć, prosto zarabiania pieniędzy. I kiedy na chwilę zwrócimy się w stronę uwagi w kontekście psychologicznym, uwaga jest pewnym mechanizmem, który pozwala nam w miarę normalnie w rzeczywistości funkcjonować. Z tego szumu różnych informacji, które do nas w tej chwili docierają, jesteśmy w stanie skupić się na jednej rzeczy. To może oczywiście wypływać ze świata zewnętrznego, ale to może być również coś, co odnajduję w sobie, w swoim wewnętrznym życiu mentalnym, kiedy poświęcam uwagę na to, żeby przywołać jakieś myśli, albo kiedy poświęcam uwagę na to, żeby się czemuś w jakiś sposób przyjrzeć. I to, co jest również kluczowe i znowu jest w jakiś sposób, można powiedzieć, odwołanym do ekonomii uwagi, jest to, że uwaga jest związana z energią i jej wydatkowaniem. To nie jest za darmo dla naszego organizmu. Za każdym razem, kiedy poświęcamy czemuś uwagę, my tak naprawdę w jakiś sposób wykonujemy pewien wysiłek. A że jesteśmy leniuchami poznawczymi, my tego za bardzo robić nie lubimy. W kontekście przetwarzania informacji, tu na podstawie Craig'a i Lockharta, możemy wyróżnić trzy takie podstawowe poziomy. Poziom sensoryczny, analizę percepcyjną i analizę semantyczną. Nie będę wchodził w szczegóły. Bardziej chodzi o to, że za każdym razem, kiedy odbieramy jakiś bodziec, a bodziec odbieramy wtedy, kiedy nasza uwaga jest na to ukierunkowana, w zależności od tego, jaki ten bodziec jest zaawansowany, tak szybko udaje nam się go przetworzyć i na niego w jakiś sposób zareagować. Jeżeli to jest prosty kolor, załóżmy, jadę samochodem i dostaję jakiś sygnał o tym, że mamy czerwone światło albo znak stopu, od razu gdzieś tam uwaga zaczyna działać, wykonuje ten automatyczny ruch nogą, żeby przyhamować. Jeżeli to wymaga ode mnie dłuższego zastanowienia, ja też potrzebuję więcej czasu i więcej energii na to, żeby dokonać pewnej interpretacji w oparciu o pamięć krótkotrwałą. Jeżeli wymaga to większego skupienia i to jest coś, co można znowu powiązać z naszym zawodem, za włoskim myślicielem Biffo Berardim, dzisiaj my, jako pewna, można powiedzieć, klasa projektantów, jesteśmy tak zwanymi pracownikami kognitywnymi, cognitive labor. My wykonujemy pracę opartą o to, że my poświęcamy naszą uwagę, znowu można powiedzieć ten wątek energetyczny, do tego, żeby wykonywać pewną pracę kreatywną. Coś, co wcześniej nie było w żaden sposób zautomatyzowane. Wyobraźmy sobie sytuację, taka szybka też metafora, jeżeli na przykład ja jestem kierowcą ciężarówki, moja praca w dużej mierze jest pracą manualną, ja się koncentruję na tym, żeby prowadzić koło samochodu, mam oczywiście uwagę na drodze, ale ona jest na tyle jestem wyćwiczonym i doświadczonym kierowcą, że ja jestem w stanie w jakiś sposób tą podzielność uwagi jeszcze dzielić na jakiś sygnał, który dociera do mnie z radia. W sytuacji, kiedy jestem projektantem, kiedy wykonuję pewną pracę kreatywną, ja muszę się skupić tylko na tym, co ja właściwie robię w danym momencie,
i nie jestem w stanie myśleć o niczym innym. Cały, można powiedzieć, proces poznawczy, cały, można powiedzieć, cały mój mechanizm, który służy do interpretacji rzeczywistości, jest zajęty, poświęcony danemu zadaniu. I to, co my tak właściwie wyznaczamy, to, co my dzisiaj właściwie robimy w sytuacji, kiedy dociera do nas wiele bodźców, kiedy staramy się robić proste interfejsy, to uprościć je do takiego stopnia, żeby rzeczywiście szybko przechodziły przez podstawowy poziom przetwarzania informacji u naszych użytkowników. I tutaj Byung-Hul Han, mimo że takie nazwisko jest, to niemiecki myśliciel, zwrócił uwagę, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, ze względu na to, że tyle bodźców do nas dociera, nasza uwaga zaczęła przypominać uwagę zwierząt, które funkcjonują na sawannie. Ona jest płytka, funkcjonuje na tym płytkim poziomie, ale bardzo szeroka. My jesteśmy cały czas wyczuleni na to, czy do nas jakiś bodziec z zewnątrz przypadkiem nie wpada. Taka antylopa, kiedy pije wodę, ona nie ma czasu spojrzeć w swoje odbicie i dokonać pewnej kontemplacji nad swoją tożsamością i tego, jaką ładną jest antylopą, tylko ona cały czas musi nasłuchiwać, czy przypadkiem jakiś tygrys, lew czy inny wilkołak tam się czai. To prowadzi do tego troszkę, że my dzisiaj jako projektanci mamy pewną tendencję do... Tutaj trudność, znalazłem dużą trudność z przetłumaczeniem tego słowa na język polski, z przeuproszczeniem, zbytnim uproszczeniem pewnych interfejsów. I troszkę to wiąże się z tym, że dzisiaj nasza rzeczywistość, wychodzimy troszkę z takiego założenia, że uproszczenie pewnych schematów myślowych jest zarazem rozwiązaniem pewnych problemów. Do końca tak to nie wygląda. I to jest dzisiaj troszkę wykorzystywane, znowu odwołując do tego naszego aspektu pewnego lenistwa poznawczego, co jest pewną naturalną rzeczą każdego z nas. Ludzie, kiedy muszą dokonać pewien wysiłek poznawczy, wolą jednak pójść za czymś, co już jest łatwo, bardzo fajnie, przyjazne, zaprezentowane. I teraz to się wiąże z pewnymi schematami, które dzisiaj funkcjonują w rzeczywistości. I znamy, znany z rejsu cytat o tym, jak inżynier Mamoń mówi: okej, ja to najbardziej lubię piosenki, które już znam. No tą reminiscencję. Jak może mi się podobać coś, czego nie znam? Bo ilekroć poznajemy coś nowego, musimy dokonać jakiś wysiłek intelektualny z tym, żeby to przyswoić, żeby zinterpretować. Musimy znowu się odwołać do tych głębszych poziomów rzeczywistości, żeby zrozumieć, o co w tym naprawdę chodzi. Jeżeli ja coś powtarzam, to znaczy, że tak naprawdę już coś znam, bezpieczne to jest, lubię wracać do tych miejsc, w których już w jakiś sposób byłem. W psychologii nosi to miano efektu czystej ekspozycji i zostało w jakiś sposób odkryte przez Roberta Zająca w 1968 roku i opisane w tamtejszych artykułach. My dzisiaj w kontekście produktów cyfrowych znamy ten mechanizm między innymi w sytuacji, w kontekście algorytmu Spotify, kiedy bardzo fajna rzecz i przyznam się szczerze, jeden z fajniejszych feature'ów, nie lubię tego słowa, ale jednak z fajniejszych, jak to powinno inaczej nazwać, jak przepraszam? Dziękuję, funkcji. Jedna z fajniejszych funkcji, która rzeczywiście pozwoliła mi odkryć dodatkową muzykę, polega na tym, że na podstawie podobnych utworów na podstawie utworów, których wcześniej słuchałem, które dłużej wcześniej słuchałem, odpowiednio zebranych danych, są mi w jakiś sposób proponowane utwory, które są podobne, które mogą mi przypaść do gustu. Na samym początku, jeżeli jeszcze nie mam wystarczająco dużo danych, to do tego Discover Weekly, którego dostaję każdego poniedziałku, wpadają utwory, które gdzieś są już też zapisane na jakichś moich playlistach. Tylko po to, żeby w okolicy do tego pewnego podobieństwa, inaczej, żeby w sytuacji, żeby zestawić jakiś nowy utwór z utworem, który w jakiś już sposób znam. I badania wykazały, że rzeczywiście wtedy użytkownicy chętniej też przyswajają dodatkowe utwory. Jeżeli chodzi o muzykę, nie ma z tym najmniejszego problemu, tak mi się wydaje i też to jest bardzo ciekawe, chociaż nie jasne, rzeczywiście się zamykamy. Ja wtedy zaczynam słuchać playlisty mojej żony i wtedy jakoś ten moje Discover Weekly się naprawia. Ale tak też możemy w jakiś sposób się zamknąć i to wiąże się z pewnym takim zjawiskiem echo chamber, że my patrzymy na siebie cały czas i budujemy sobie taką zamknięte pomieszczenie, w której widzimy tylko siebie, bańkę można powiedzieć. Znamy to dzisiaj z problemu postprawdy i tego typu związanych kwestii, bo ten sam algorytm oczywiście może być zastosowany do tego, żeby spersonalizować nasz feed na Facebooku. I to jest ten problem, który chciałem właśnie poruszyć w kontekście teraźniejszości.
Bo jeżeli my cały czas doświadczamy tego samego, my tak naprawdę i bez doświadczenia pewnej nowości, my stoimy w miejscu. My nie posuwamy się do przodu. Efekt ten jest nieraz nazywany w literaturze innovation placebo, że z jednej strony dostajemy coś nowego, a z drugiej strony to jednak już było, żeby to rzeczywiście w jakiś sposób przyswoić, ale jednak to jest coś nowego. Kiedy wyświetlimy listę filmów, które w przyszłym roku wejdą na ekrany kin, pełno, odnosimy pewne wrażenie, że znaczy inaczej, kiedy patrzymy na tą listę, dostrzegamy to, że część z tych filmów wiemy, w jaki sposób się skończą. To nie jest dla nas żadna nowość. My wiemy, w jaki sposób one się potoczą, co się tam stanie, że spadnie, że nikt go niestety nie uratuje. Czy też znamy rzeczywiście postaci, które występują w innych filmach, też jest to podobieństwo, żebyśmy też za dużo nie musieli dokonywać interpretacji w poznawaniu nowej postaci i w jakiś sposób wykorzystywania naszych zasobów poznawczych. To jest też troszkę związane z tym, w jaki sposób my dzisiaj myślimy o przyszłości. Pierwsze wizje, takie można powiedzieć dystopijne przyszłości, które my dzisiaj określamy cyberpunkiem, pojawiły się w latach 80., kiedy William Gibson napisał Neuromancera. Mamy wtedy też oczywiście Blade Runnera, neony, ulice, taki deszcz, kojarzymy to. I dzisiaj możemy znaleźć w internecie zdjęcia, które w jakiś sposób potwierdzają tą wizję i nie potrafimy uciec od tego obrazu. Powoli rodzi się hype na nadchodzącą grę CD Projektu o cyberpunku i widzimy, że tam dzięki Bogu ta przyszłość jest troszkę fajniejsza, bo nie ma tej takiej baneryzacji, tego jak się jedzie do Zakopanego i widzimy na każdym drzewie liposukcję i tego typu rzeczy. Z tym sobie przyszłość w jakiś sposób poradziła. Ale nadal mamy neony, nadal mamy tą samą wizję przyszłości, od której w jakiś sposób nie potrafimy się oderwać. Wciąż stoimy w miejscu. To jest ta teraźniejszość, od której nie możemy się wyrwać. Takie klasyczne spojrzenie na to, w jaki sposób funkcjonuje myślenie o przyszłości, zaczerpnięte właśnie z projektowania spekulatywnego, opiera się na tym, że mamy przeszłość, która się wydarzyła. Pewien fakt, coś zaistniało wcześniej przed nami. Mamy przyszłość i im dalej w nią patrzymy, tym więcej mamy możliwości. Im bliżej teraźniejszości, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych rzeczy, ale również bardzo niskie prawdopodobieństwo pojawienia się rzeczy, o których nie byliśmy w stanie przewidzieć. Loty na Księżyc? Raczej nie tutaj. Może gdzieś ewentualnie w przyszłości, jeżeli dobrze nam się uda zaplanować i poprowadzić w tym kierunku rozwój technologii i rozwój pewnych projektów z tym związanych. Tylko problem z dzisiejszym światem i tą neomaterią, tego, że my cały czas funkcjonujemy w takich zamkniętych echo chambers, w tych zamkniętych modelach mentalnych, które się wykształciły, polega na tym, że dzisiaj te możliwości są zdecydowanie zawężone. To się wiąże z tym, że przeszliśmy od takiej gospodarki opartej na obiektach, na pewnej własności, do gospodarki opartej na prawie do korzystania z pewnych obiektów informacji, dostępu do informacji. Bardzo prosty przykład, który opiera się na wykupieniu subskrypcji. Wcześniej mogliśmy kupić pudełkowego Windowsa, postawić na szafce. Dzisiaj wykupujemy subskrypcję do Sketcha, wykupujemy subskrypcję do Photoshopa i deklarujemy się, że będziemy z tego cały czas w jakiś sposób korzystać. Głównie dlatego, że ma to w te podłoże cyfrowe, o którym wcześniej wspominałem. Dzisiaj również Weronika mówiła o platformie, bo platforma jest, można powiedzieć, tym podstawowym modelem biznesowym, który umożliwia nam operowanie w kontekście rzeczywistości cyfrowej. W sytuacji, kiedy powstawały pierwsze platformowe systemy, takie jak Airbnb, Uber czy Allegro, z założenia były to instytucje, które nie posiadały, można powiedzieć, fizycznych produktów, bytów. Dzisiaj się troszkę to zmieniło. Dzisiaj Uber posiada jakieś samochody, Airbnb nie posiada, posiada jakieś mieszkania, które może wynajmować. Z założenia na samym początku miała być to platforma, która łączyła pewnych producentów, posiadaczy mieszkań z ludźmi, którzy chcieli te mieszkania na chwilę wynająć. To było zapośredniczenie. Znowu oparte, można powiedzieć, na pewnej ekonomii wiedzy, kiedy ja wiedziałem, kto chce coś wynająć w sytuacji, kiedy ktoś inny wynajmował. A ponieważ ja pośredniczyłem, ja wyznaczałem reguły gry. Można powiedzieć, że dzisiaj jedną z takich najbardziej znanych platform, która nadal funkcjonuje w tym systemie, jest App Store. Ilekroć chcemy, App Store łączy programistów, deweloperów,
z nami, konsumentami aplikacji, użytkownikami aplikacji. I ilekroć chcemy wrzucić coś do App Store'a, musimy spełnić reguły i oczywiście jeszcze App Store'owi w jakiś sposób za to zapłacić. Problem z tym, co nas hamuje i w jakiś sposób wybija do tego, żebyśmy rzeczywiście trochę szerzej myśleli o rzeczywistości, opiera się na tym, że żyjemy w takiej rzeczywistości platformowej, gdzie jedna platforma jest budowana na drugiej platformie. Ostatnio troszkę doświadczyliśmy tego, kiedy wprowadzano RODO, prawda? Czyli można powiedzieć, taka bardzo niska platforma domaga się od wszystkich innych zależnych od tej platformy wprowadzenia prawa, które jest z tym związane. Co jest problemem w tym systemie, to to, że on zachęca do tworzenia jak największej ilości platform, bo im mamy więcej platform, tym te platformy, które są na samym dole, są silniejsze. Ale sam ten system platformowego, można powiedzieć, kapitalizmu, sprowadza się do tego, że my mamy problem, w jaki sposób z niego wyjść. Jedna ze stron, które bardzo lubię, jest właśnie próbą wyjścia poza pewne ograniczenia związane z tym, z budowaniem dzisiaj różnych nowych usług, produktów, serwisów w oparciu o istniejące platformy. Lowtech Magazine zdecydował, że oni postawią swój serwer, niezależny od żadnej infrastruktury energetycznej, napędzany na energię słońca. To ma pewne wady, ale oni też przedstawiają tą właśnie filozofię budowania alternatywy wobec istniejącego systemu, który jest takim systemem blokowym, od którego w jakiś sposób nie możemy uciec. I teraz pojawia się to pytanie, w jaki sposób możemy odzyskać przyszłość. Ja się napiję, przepraszam. Pierwsza rzecz, to rzeczywiście powinniśmy troszkę myśleć o użytkowniku na inny sposób. Ze względu na to, że staramy się użytkownika zaspokoić jego potrzeby, chcemy, zgodnie z tym, do czego nas namawiał Steve Krack, nie pozwolić mu myśleć, tylko rzeczywiście trzymać go na tym najwyższym poziomie przetwarzania, na tym najpłytszym poziomie przetwarzania informacji, troszkę dzisiaj użytkownik zaczyna być utożsamiany jako też właśnie w języku angielskim funkcjonuje ten zwrot user of drugs, że jest kimś, kto dostarcza nam bezpośrednio cały czas pewnej wartości, którą my możemy wykorzystać. Dzisiaj powinniśmy w jakiś sposób starać się wytrącać, oczywiście jeżeli zależy nam na tym, ale starać się wytrącać użytkownika z percepcyjnej rutyny. Dać mu pewien impuls do tego, żeby on stał się lepszy, żebyśmy nie tylko mieli smart lodówki, smart watche i tak dalej, ale żeby nasi użytkownicy stawali się w jakiś sposób smart, żeby zaczęli myśleć nie tylko w jakiś sposób o sobie, żeby wychodzili z tych echo chamberów również do świata i w jakiś sposób spotykali pozostałych ludzi. Pewnym sposobem, żeby to osiągnąć, jest myślenie właśnie o użytkowniku jako w pewnym systemie zależności. Nie jako jednej pojedynczej osobie, ale o osobie, która wchodzi w relacje z pozostałymi innymi ludźmi, ale również urządzeniami. Tutaj przykład, kiedy zakładamy, że użytkownik w jakiś sposób myśli głównie o sobie wtedy, kiedy i chcemy mu dostarczyć informację, którą on będzie usatysfakcjonowany, znamy to. Nowy design z brytyjskich opakowań spożywczych informuje o tym, jak ja, który teraz będę konsumował ten wafelek, ile przyjmę kalorii i tak dalej. Z drugiej strony z założenia troszkę tak funkcjonuje w filozofii taki zwrot jak intelektualizm etyczny. Nikt z nas z założenia za bardzo nie chce czynić źle. My wszyscy chcemy czynić dobrze. Jeżeli czynimy coś źle, to znaczy to tylko dlatego, że nie mamy wiedzy o konsekwencjach, jakie możemy poczynić. I w tym przypadku możemy sobie wyobrazić, że na wszelkiego rodzaju artykuły spożywcze będziemy naklejać tego typu nalepki, które będą informować użytkownika o tym, jaki wpływ na środowisko miało wyprodukowanie danego artykułu. I to jest troszkę związane z tym, w jaki sposób my pracujemy. Znamy Double Diamond, szanujemy ten model, bardzo lubimy przez niego przechodzić. Problem w rzeczywistości troszkę polega na tym, że nie zawsze nam się uda przejść po kolei przez każdy etap. W tej chwili, w sytuacji, w której ja się znajduję, najczęściej, zwłaszcza w kontekście, można powiedzieć, produktu, który jest ukierunkowany na taką konkurencję rynkową, bardzo często
pomijamy ten cały proces wymyślania, odnajdywania problemu, który mógłby nam pozwolić zaspokoić użytkownika, a od razu wpadamy w taki szybki proces iteracyjny, w którym badamy i wykonujemy pewne zadania. Znamy podział na to, że możemy dzisiaj robić pewną rzecz dobrze, to jest i w tym jesteśmy całkiem dobrzy. Znamy, kiedy spotykamy się na różnych spotkaniach branżowych, omawiamy testy AB, wiemy w jaki sposób dokonywać pracy warsztatowej. Nie do końca, wydaje mi się, czasami pomijamy ten aspekt, żeby wiedzieć, jak robić rzecz dobrą, która mogłaby zmienić istniejący stan rzeczy. I to jest troszkę też związane z tym, że my jesteśmy chyba zamknięci na, sami na siebie. I w zeszłym tygodniu, kiedy Iga była w Krakowie i mówiła o konferencji, o raporcie, o jak wygląda nasza branża w danym momencie, zwróciła uwagę na to, że my rzeczywiście spotykamy się na tego typu wydarzeniach, ale jesteśmy dosyć zamkniętym środowiskiem. A to, co ma ogromną zaletę, to to, że dużo badań dzisiaj już jest przeprowadzanych w środowisku akademickim i my możemy do nich sięgnąć, żeby rzeczywiście odnaleźć pewne sposoby, które pomogłyby nam naprawić rzeczywistość. To, co rzeczywiście mogłoby stać się osobnym tematem wystąpienia, to przejście od takiego projektowania A, które jest nakierunkowane na to, żeby zaspokoić biznes, na to, żeby zaspokoić przemysł, na to, żeby zaspokoić naszego użytkownika, w kierunku projektowania B, w którym my staramy się zbudować pewien projektowanie krytyczne, które wytrąca użytkownika z percepcyjnej rutyny, które pozwala nam zbudować pewną fikcyjną rzeczywistość i sprawdzić eksperymentalnie nowe systemy biznesowe czy nowe systemy funkcjonowania rzeczywistości. To nie są nieraz projekty, które zahaczają o pewne projekty artystyczne, tak jak na przykład nic. Kiedy już masz wszystko, możesz sobie kupić nic. Kupujesz sobie taki klocek, stawiasz na kominku i już wiesz, że masz wszystko, bo nawet nic sobie kupiłeś. I kiedy widzisz coś takiego, zaczynasz się zastanawiać, no okej, w jaki sposób to może działać, w jaki sposób to funkcjonuje. I tak troszkę już podsumowując, zastanawiam się, czy dzisiejszy problem z użytkownikami nie wygląda trochę tak, że staramy się za wszelką cenę sprawić, żeby było im dobrze, kiedy pomijamy to, co się dzisiaj dzieje ze światem. Czy może tak naprawdę ze światem wszystko jest w porządku, bo kiedy wszyscy mieli przyjechać tutaj do Katowic niedaleko i o tym świecie porozmawiać, czy wszystkie można powiedzieć osoby decyzyjne, nagle wszyscy zaczęli się wycofywać, może ranga naszego tutaj wydarzenia, kiedy my też możemy poruszać tego typu zagadnienia, w jakiś sposób ich przerosła. Wydaje mi się, że my cały czas musimy troszkę uciekać od tego takiego spojrzenia, w którym zrzucamy odpowiedzialność na kogoś innego za to, w jaki sposób funkcjonuje rzeczywistość, a powoli zacząć starać się samemu brać, mając świadomość tego, w jaki sposób rzeczywistość cyfrowa funkcjonuje i jako my, jako projektanci mamy wpływ na to, jak działają w niej produkty, brać w ten sposób nad tym kontrolę i działać. Bardzo Wam dziękuję. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem, czy teraz, czy również mailowo. Dziękuję.